Muszę jeszcze coś załatwić. Nie ma! Czemu się tak ubrałeś? Pomogę, a teraz lepiej stąd wyjść, bo musisz zająć Szalolą. Okej, daj mi tylko zabrać moje rzeczy. Co? Wiem, że się tego nie spodziewałeś, ale muszę ruszać dalej. Dlaczego? Bo jestem piratem, a pod tym były lepsze panienki do zabawy niż Szalola. Nie martw się, nic tam nie ukradnę, bo skoro ta jędza zmieniła mnie wcześniej w zwierzaka, to stara się bać, co mi zrobi w tym razem. Czekaj, możesz mi chociaż powiedzieć, gdzie ona teraz przebywa? Poszła się bawić z owieczkami, a co chcesz zrobić? Ty się z nią wcześniej bawiłeś, więc teraz jest moja kolej. Oko, to ja już idę. Moja krew. Do tego krew wiedźmy. A teraz przyprawię to jeszcze esencją. Triforce'a odwagi i Triforce'a potęgi. Te trzy składniki stworzą moje najpotężniejsze dzieło. Moje dziedzictwo. Ciekawy fizjologiczny jest mój. Gdybym w jakikolwiek sposób zginął, nowo stworzona istota dokończy moje dzieło. Watch Newt 566 prezentuje. W poprzednim odcinku Wojtuch chciał przekazać wiadomość o odkryciu kolejki w Ikonii. Niestety Niko wpadł w pułapkę tajemniczego zabójcy wynajętego przez Lorda Przemsa. Na miejscu zdarzenia pojawia się również niejaki Bober, który wytłumaczył Wojtuchowi, czemu służył skradziony artefakt będący częścią Triforce'a Nieskończoności. Drugi fragment, ukryty w zakamarkach restauracji Lucky Luke'a, również został stracony. Teraz nasi bohaterowie muszą jak najszybciej udać się do miasta w Ikonii, by ostrzec przed zagrożeniem. Na pewno wiesz, gdzie iść? Wiem, że na pewno nie jedziemy do głównej stolicy. Czemu? Ponieważ gdyby Ikonia wraz ze swoją strażą próbowali wsadzić Przemsa do lochów, on pod wpływem szału rozwalił niemal całe miasto. Podobno został po tym wszystkim uśmiercony, ale wiemy, że jednak przeżył. Czyli nie wiesz, gdzie mamy iść? Wiem tylko, że nowe miasto w Ikonii jest daleko na północ. Cóż, zawsze to jakaś wskazówka. Co? Czy ty mówiłeś coś o jakimś mieście? A ty niby kim jesteś? Niech Bober ci powie, bo widzę, że nie jesteś tutejszy. Ale ja ciebie też nie kojarzę. Że co? Jak możesz nie znać najbardziej prestiżowego człowieka na planecie, czyli mnie, Lorda Dragoniusza?
Dobra, koleś, nie mamy czasu na twoje wyskoki, więc idziemy. Chyba, że wiesz, jak dostać się do miasta Wikoni. Cóż, mam środki, by wam pomóc, ale najpierw, biedaki, posłuchajcie mojej historii, bo z jakiegoś powodu nawet Bober mnie nie zna. Ech, okej, ale się streszczaj. Kiedyś byłem taki jak wy, zwykłym, prostym człowiekiem. Różniłem się tylko tym, że miałem dryg do przyrządzania napoi, a w restauracji Lucky Luka nie było dla mnie lepszej pracy. Pewnego dnia chciałem zobaczyć, jaki napój uda mi się stworzyć po pijaku. Gdy tylko wyczerzwiałem, spróbowałem swojego nowo zrobionego trunku i wtedy dostałem kopa na cały tydzień. Zacząłem to sprzedawać różnym osobom, aż w końcu spróbowała tego Wikonia i natychmiast ogłosiła całemu tektum, że to najlepszy napój, jaki kiedykolwiek spożywała. Dostałem od Tektum mnóstwo pieniędzy na produkcję mojego najwspanialszego napoju. Tak właśnie stałem się bogaty i sławny. Niestety, gdy zacząłem rozprzestrzeniać swoją działalność na skalę galaktyczną, Lord Przems zaatakował w miasto i niestety podczas tego ataku zostały zniszczone wszystkie fabryki mojej firmy. Na szczęście ocalała moja kochana willa i oczywiście mój prestiżowy komputer, który zresztą nam pomoże, bo teraz wiem, że Wikonia nadal żyje i pomoże mi rozpocząć moją firmę jeszcze raz. Czyli w skrócie, wymyśliłeś po pijaku energetyka, po czym Wikonia go wypróbowała, a przecież wszystko zniszczył. Fajnie. To wiesz, jak się dostać do tego miasta? Proszę, w końcu wiesz, kim teraz jestem. Zatem, komputer? Tak, Lordzie? Wyznacz najszybszą trasę do Wikoni. Trasa wyznaczona. Szacowany czas dojścia 2 godziny. Doskonale. Idziemy, panowie. Czekaj. Skąd twój komputer wie, gdzie iść? Primero. To prestiżowy komputer? Sekundo, wszczepiłam Wikoni nadajnik, gdy spała. Jak ją znajdziemy, to od razu się jej oświadczę i będziemy najbardziej prestiżową parą na Tektum. Wątpię, że poślubiłaby takiego narcyza. No dobra, dość gadania, robota czeka. Komputerze, prowadź nas do mojej ukochanej. Tak, Lordzie. Hehehe, myślała, że ukryje Triforce'a za przede mną, ale wkrótce moje przeznaczenie się dopełni!